Poznajcie. To EG Studio. Całkiem przytulne mieszkanko, prawda? A przynajmniej takim było w 2012 roku. Schludnie czysto. Pani Ela Gavin, jako osoba niepracująca, będąca na wiecznym utrzymaniu swoich rodziców i to pomimo sędziwego wieku, która cały swój czas poświęca na zajmowanie się dzieckiem oraz domem, tak, że nie ma czasu nawet dla siebie i zadbanie o... Zobacz. Tutaj ile on ma? 35 lat. Jeszcze w miarę szczupła, jeszcze w miarę jakoś wygląda. A teraz ma 60 parę. Oj, babcia Gavin, to teraz na sakra. Nie no, 60 ma jakoś. Miał podstawową higienę. Zapewne dbał o porządek i czystość w swoim mieszkaniu. Co może pójść nie tak? Jezus Maria, McFly, ty serio chcesz timeouta dostać? Weź skończ się odklejać. Jeszcze raz ci podkreślam. To są tylko cechy charakteru. To nie jest kurwa jakieś trofeum, ani nic takiego. Ty nie jesteś jakimś wilkiem, czy kurwa lwem. Ty jesteś człowiekiem, okej? Okay? To chodzi o określenie pewnych cech charakteru i zachowań. I tyle. Alfa, beta, starczy. A to co ty wygadujesz, to jest cecha charakteru. Tylko dlatego, że ktoś nie chce mieć kontaktu z kimś, sobie żyje gdzieś na uboczu, to raptem nie znaczy, że kolejna literka się pojawia. Ty wiesz, co ty robisz? Ty właśnie z alfa, beta tworzysz tożsamości płciowe. Pierdzieliard płci. Bo ktoś lubi sprzątać, więc on jest niebinarny na przykład, no. Ło, patrz. Jaka pralka czysta. Zaklejone. Tam zaklejone jest chyba odpływ, ten taki górny, co tam... I żeby nie przepełniła się wanna, z tego co widzę. Więc o to pokazywanie tego, to mi się wydaje, że trochę bez sensu, wiesz? Bo to nie tyle jest, że coś uszkodzone, co jest zaklejone, żeby wyżej wody nalać. Takie odnoszę wrażenie tutaj, wiecie? Ale ręcznik piękny. Nie ma ona dupę nim podciera, czy o co chodzi? Sra na niego? No, czysty ręcznik bardzo, nie? Nie można go wywalić już po prostu? I powiedzcie mi, czemu na suszarce w łazience wiszą wieszaki? Co tu się dzieje, ty? Co na suszarkach, znaczy na wieszakach wiesza ubrania jak suszy, czy o co chodzi? I te zbliżenia jej na lampy. Na bank to w intro pokazywała. 12 lipca 2020. Gdzież, no zobacz, przecież widać, że ma 65. No 65 jak nic, zaraz stara. Tutaj jakieś zmarszczki, to wszystko takie. Przecież ona ruina człowieka. Jeden poniedziałek, puszczam pranie. Wyprałam już rzeczy kolorowe, teraz piorą się czarne. Potem białe. Ale to czekaj, zobacz, ona tyle prania robi. Wszystko to trzeba wyprać, wszystko żeby sobie coś wybrać fajnego. Trzeba wszystko wyprać, żeby sobie coś ładnego wybrać. Przepraszam bardzo, to ona nie pierze na bieżąco? W sensie... Ile ona tego pierze? Na podróż, pakujemy się. Zobacz, ja mam wrażenie, że ona dopiero teraz pierze, bo gdzieś jedzie. A w normalnych okolicznościach nie pierze nic. Chciałam sfilmować, jaki obiad robię. Co to jest za breja, weźcie mi powiedzcie lepiej. Ja rozumiem, że to jest chyba kurczak. Ale czemu tu tyle tłuszczu jest? Więcej tam się tego nie dało nalać? To jest mięso w oleju. Tutaj się smaży kurczaczek. On się nie smaży, to jest jakaś breja, fu. Jak leczo wygląda, wiesz co? Wygląda jakby ktoś narzygał. Ty sam jesteś jak soki z mięsa. Zobacz, ile tej brei tu jest. Ja na przykład jak smażę kurczaka, to w sumie w ogóle bez tłuszczu. No chyba, że robię taki trochę inny, to wtedy no w sumie cała patelnia jest wylana tłuszczem i sam kurczak się smaży w tym tłuszczu głębokim i później wyjmuję, odsączam i tłuszcz wylewam. Boże święty. Że jestem drodzy widzowie, widz, że pakowania, przygotowania, jeszcze będę coś innego robić, to wam pokażę. Nagra?
Jestem w domciu. Wszystko się robi. Strój roboczy. Co to? Ta podłoga myta była kiedykolwiek? Trochę Golluma przypomina tutaj. Możecie zobaczyć, jak wyglądam bez makijażu. Jezus Maria, patrz się na tę lodówkę. Bardzo czysta jest. Wygląda, jakby ktoś zjadł jej obiad z tej patelni i wypluł. Albo kichnął. Pięć lat temu. Co tu się dzieje na tej ścianie? Patrz, jakby ktoś zwymiotował na nią. Może ona. Bo raczej nikt do niej nie przychodzi. Aha, tam dzieciak chyba porysował. Pewnie dzieciak coś narysował, ona zobaczyła, że jakie to brzydliwe i się zżygała na to. Grzyb. Patrz, jakie fugi czyste. Czyste paznokcie bardzo. Ja cię sunę. Jezus Maria. Nawet tu na koniuszku. Nie wiem, jakby tyłek wycierała i troszkę jej ręka się umknęła. Jezus Maria, weź to. Oh my god. Jezus Maria. Co ja zobaczyłem przed chwilą? Oh fuck. Fuh. Dogadałaby się z gruchalem, powiem wam. On się tydzień czasu nie myje. To naprawdę smutny widok. Obecnie LG Studio w niczym nie przypomina tego porządnego mieszkania z przeszłości. Pani Gavin doprowadziła to ładne mieszkanie niemalże do ruiny. Oglądając to, czuć wręcz nieprzyjemny zapach ulatniający się z monitora. Chciałoby się rzec, jaka właścicielka takie mieszkanie. Piękne zęby. Co widać na załączonych obrazkach. Świetny makijaż. Ella Gavin, pomimo podeszłego wieku, nie potrafi zadbać ani o siebie, ani o swoje mieszkanie. No, taki krótki filmik.